Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie, tutaj Tivur. I dobry początek, dobrego dnia. Witam was po raz kolejny w Watch Dogsach. Tym razem nareszcie odpalam Watch Dogsy, ponieważ w ostatnich dniach jak operowałem tak małą ilością czasu, to jakoś, powiedzmy, bardziej byłem zachęcony do grania w inne gry. Kurwa, ciągle mi się mylą przyciski i broń wyciągam, a ja nie chcę broni wyciągać. O, ten kolega tutaj zaraz, kurwa, będzie przestępstwo popełniał. Zaczajmy się na niego. A to jest potencjalna ofiara, okej. Częste zakupy w sieci, amunicja, no to grubo. Tu się schowam. Nie ma mnie, potencjalna ofiara. Idziemy tam! No biegnij, Aiden, biegnij! Idziemy z kurwibonką obezwładnić. Nie było to zbyt pasjonujące przestępstwo, no ale cóż, co ja się będę z nim pierdolił, biegniemy po niego. Myślę, że nie będę posuwał się aż do strzelania w niego. Przydałoby się otwarcie profilera, znaczy przydałoby się jakakolwiek forma zatrzymania go. Zobaczymy, jak bardzo mi się to uda, ale jak widzicie, nasza kondycha jest po prostu niezaprzeczalnie zajebista i po prostu go obezwładnimy, bum! Dziękuję. Czy on zaczął w ogóle dzwonić po policję? Czy przestępca, którego ja miałem powstrzymać, zaczął gonić po policję, tak? Dobrze rozumiem? No najwyraźniej dobrze rozumiem. O, konto bankowe. 2600. Niewątpliwie całkiem przyjemne kwoty można teraz od ludzi wyciągnąć po tym moim małym upgrade'zie. Małym czy nie małym? Całkiem może jednak dużym. Bum, konto bankowe, 880. Dobrze, zatem tutaj było konciacho? Nie, klucz systemowy, to się zawsze przyda do robienia tych takich moich małych haków. Przeskoczmy. Zapomniałem, jak tutaj w ogóle się przycisków używa. Dobra, odpalę misję główną. Damien's pride is his weak spot. Just play it up. Convince him to say what he knows. Then drop him. He's too reckless. He's too dangerous. Co się, czy kurwa minęły 24 godziny, a my cały czas staliśmy na tym podejście? No dobra. Dzwoni? Where are you? I don't think you're gonna like my answer. You know what? Forget it. I don't need whatever you got. You brought me nothing but trouble. We're done talking. Oh, too late, Aiden. You won't believe where I am. Never mind, I'll send you the feed. Find a TV and have a look. Okay. That's Nikki's house. Oh, tak coś właśnie czułem. You should hurry, my boy. Your pretty sister needs you. Damien! Co za skurwiel? Co ty chcesz zrobić mojej siostrze, jebańcu, skurkowańcu? Żeby się tak ładnie o nim wyrazić. Skurkowańcu, kurde, to już jest jakaś pewna kreatywność w wymyślaniu wyzwisk. Chociaż to mi się wydaje, nie wiem, czy w jakichś kreskówkach się takiego określenia nie używa. Nieważne, wsiądźmy w jakikolwiek samochód. Czy to nie jest ten nasz, który zostawiliśmy? Tak, to on nie był, kurwa, szary? Myślałem, że on był szary. Nieważne, ciśniemy w takim razie do naszego tego. No dobra, trasa nie jest zbyt skomplikowana. Może trafię, ale niczego nie gwarantuję. Ojej, ta. No dokładnie o tym mówiłem, że jednak warto było chyba sobie ten punkt ustawić. No to będzie grubo. Współpracownik z przeszłości okazuje się być wrogiem teraźniejszości. Zacznę pisać scenariusze do filmów. Ojej, wow, kurwa, jebana telewizja. Ciągle się wtryniają, chcę się po prostu pobijać moim pięknym muscle carem. Kurwa, karetki też. Wszystkie duże samochody po prostu mnie nienawidzą. Rurociąg z parą rozpierdolę za karę, prosto w karetkę. Chuj, nie jadą na sygnale, więc jest duża szansa, że nikogo nie wiozą, to zginą tylko lekkomyślni kierowcy. A, otworzyłem na czas bramę, pięknie. Kochani, trzymajcie się, potem podpierdolę ten samochód, który jest w mieszkaniu obok, dom obok. Six years old. It's
Such a waste. All of this, it's such a waste. You know, the real tragedy here is that somebody like you was surrounded by so many fragile things. It makes you fragile. Where? That's not how it works. You don't want to answer that. Yeah. Nikki, where are you? Nikki! Stop and think. You fuck around and she's dead. This isn't how I wanted it. But this is where we are. If you'd listened to me, things would be different. Just tell me where they are. Where they are? There's only Nikki. That little boy. I don't know where he is. Now this is what's gonna happen. That points to a hard drive. I told you there was another hacker. That will lead you to his computer. Get it? And you'll find out who ordered the hit on us. What do you really want? You lost your right to question me. I want that hard drive. That's all you need to know. And that's the price for Nikki. Stop overthinking, Aiden. I'll need regular updates. In exchange, you get to talk to Sis. Quid pro and all that. This won't end well for you. Perhaps, but don't get clever. I really have no problem killing that girl. We'll talk soon, partner. Oh, hey, śmierć. Damien doesn't have him. I hope he's got his tablet. There. He's on the L. Oh, shit. Someone's after him. O, cholera jasna. Dobra, czyli on nie wiem, może wracał ze szkoły, czy coś tam, coś tam. Kurwa, jak stąd wyjść tutaj? I'll grab Jax and then... Nikki. Damn it. He's got Nikki. Co za skurwibąctwo. Czekajcie, co to ja miałem robić? Miałem jechać na tą stację, na której jest Jackson. Aha, to jest stacja pociągu, czy tam kolejki, jakkolwiek by tego nie nazwać. Już myślałem, że nie wiem, że benzynowa, tylko co dzieciak robiłby na stacji benzynowej? Może kupował fajki albo alkohol? Wszystko jest możliwe w dzisiejszych czasach. Aha, dobra, widzę, że mam tutaj, kurde, teren chroniony, to może zostawmy jak na dobrego obywatela przystało samochód na samym środku ulicy. Zastanówmy się, co damy radę zrobić z tej perspektywy. Ja tam mam ogólnie w tej chwili dotrzeć, więc nie wiem, czy jest sens, szczerze mówiąc, żebym... Bo tutaj było jakiś właśnie takich tych, dwóch ziomków niemiłych. A, kurwa, zhakuję, cokolwiek mogę zhakować. Gdzie jest tych dwóch kolegów? To są te dwa skurwibąki. Aha, dobra, czyli ja tak czy siak muszę się tam wbić, tak? Chyba właśnie zjebałem. Nie dobiegnę tam w te parę sekund. Albo może i dobiegnę, dobiegłem. Hack the train! Oczywiście pociąg też jest podpięty pod CTOS. Czemu nie miałbym mieć możliwości zhakować go? Gdzie jest Jackson? Ja go nie widzę nigdzie. O, tutaj siedzi. Dobrze, że ma tablet. Dobrze. Dziwnie wyglądał mu ten tablet w rękach. A, dobra, czyli oni go chcieli. Pierdolę was wszystkich, kurwa, zaraz was zniszczę. Mam obezwładnić jakiś samochód, co? Bardzo dobrze. Dobrze się składa. Ha, 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 ha. Perfekto. Dziwkarze. Czemu, kurwa, nic się reszcie nie stało? Wow, shit. Strzelają do mnie, a ja pancernych szyb nie mam. Jak tam się z tyłu dzieje? Czy oni, kurwa, po... Samochód? Bo Boże, dzwonią po samochód, po policję. O, obezwładnieni. To mi się podoba. No i teraz się przydał, kurde, widok do tyłu. Czekaj, czy jak pojadę tutaj, to się przed nimi schowam. A zlikwiduj pozostałych macherów, co? Dobra,
Kliknąłem jakąś neutralizację, nie wiem co zrobiłem. Nie mam już baterii niestety w tej chwili, żeby dalej neutralizować. Pierdolę was, jadę dalej do przodu. Muszę poczekać, aż odładuje mi się telefon. Chociaż zaraz będę poza tym całym kółeczkiem szarym, więc w sumie im ucieknę. Na. Jej. Kurwa. Ja o to chodziło. Czemu mi się nie ustawia żaden taki, powiedzmy, momentalny punkt kontrolny na ten mój cel główny misyjny, tylko muszę go ustalać, bo standardowo ja nie potrafię prowadzić pojazdów bez żadnej, kurde, asystancji. Asystancji? Co to w ogóle za nowomowa? Dobrze, tutaj lewo, dalej prawo. Dużo z was mówi, że seria z Watch Dogs... Znaczy ogólnie są strasznie podzielone zdania. Jedni mówią, że to jest najlepsza seria. Drudzy znowu są przekonani, że to jest najgorsza seria i w ogóle nie powinno jej być na kanale i że lepsze jest Wolfenstein, nawet gdybym miał go przechodzić 5 razy pod rząd. Tak więc ja w sobie nie wiem już co myśleć. Ale na pewno na razie będę w Watch Dogsa grał, ponieważ jeszcze bez przesady nie znudził mi się aż tak bardzo, żebym go miał ojebać. Siądźmy do pociągu zatem. I znajdźmy Jacksona. Jax. You're safe now. Right? You're safe. No tak, on się przecież nie odzywał do nikogo. Okay, listen. This is important. Back at the house, did you hear those men say anything? Come on, Jax, talk to me. All right. We're gonna find your mom. Mógłbym na przykład napisać na tablecie, co za problem. Dr. Mendez speaking? Yolanda, hi. This is Aiden Pierce, Nikki's brother. Is everything all right? It'd be great if we could meet in person. I'm on the train with Jax. All right. Do you know where Nikki drops him off? Yeah, we'll meet you there. I need you to be brave for me, okay? Men at the house said this. This is good, Jax. It's good. Mówiłem, że mu przez tablet powie. Jak mi kurwa krzesło skrzypi i normalnie zaraz wezmę i pierdolę nim za okno, no. Hey. Hello, sweetheart. What's going on, Mr. Pierce? Where's Nikki? Yeah, it's been a rough week. She's forced herself to get rid of Lena's stuff. And, I think she's finally saying her goodbyes. How bad is it? It's bad. She should call me. Well, she wanted me to call you. See, we're wondering if you could look after Jax for a few days. We'll pay you, of course. Of course. I'll help in any way I can. That'd be great. Thank you. Nikki needs to grieve. I know it's hard, but it's a good thing. It's been rough. We're gonna work it out. Right? Hey, little man. We're gonna cause some trouble. Let's go. See you soon. To było coś w stylu, chodź chłopcze, narobimy trochę kłopotów. Najpierw umyjemy zęby, a potem pójdziemy spać o 20. Takie robienie kłopotów w wykonaniu starszej kobiety i dziecka. No dobra, gdzie ja wylądowałem? W tym samym miejscu? Jest tu gdzieś jakiś mój pojazd? Nie. Zaczekaj, dzieciaku. No dobra, nie powiem. Było to całkiem hardkorowe. Może nie będę jechał kolejką. A może kurwa będę jechał kolejką? A co ja się będę pierdolił? Jedź pociągu. No kurwa, jedź, powiedziałem. Czy może sam mam nim ruszyć? Jeee! Co te czerwone światło oznaczają, że jest hakierowane, czy... Może tutaj dam radę kogoś obrobić w pociągu. Nikogo nie mogę obrobić, serio? Co za bullshit, a mogę usiąść chociaż? Kurwa, nawet usiąść nie mogę? No dobra, okej, pociągiem to ja jeszcze w tej grze nie jechałem. Ale jadę chyba w kompletnie przeciwną stronę, niż bym chciał, chociaż nie, pociągnie cię w tą stronę, więc jadę kurwa na drugą wyspę, Jezus Maria, pierdolę was! Wysiadam! Dobra, jedźcie sobie dalej. Pozwalam wam
To jest to. Nie podoba mi się, jak pociąg jedzie, zatrzymam go sobie telefonem komórkowym, sam wysiądę, a resztę puszczę dalej, nie będę takim chujem. Ty. Szkoda, że mnie czeka teraz troszeczkę biegania. Ciekawy jestem, dokąd mi zrzucą samochód, jak sobie zamówię, aż się boję. Muscle, sportowe, super kurwa auta, co wy na to? Ile mamy pieniędzy w ogóle? 10 tysięcy mamy, wydamy wszystko na jedno super auto? No czemu nie? Może motocykle, jak ja sobie weźmy tego Kodachi. O kurwa. Właśnie tylko gdzie? Gdzieś tam z prawej strony, co? Jak ja tam mam kurwa wleźć? Muszę to obiec wszystko, no nie ma bata. Inaczej nie uradzę. Pociąg jakiś z drugiej strony nadjechał. I don't really give a fuck. Czekam tylko na okazję, żeby móc ten murek przeskoczyć. Jeee, dałem radę. Oh shit. Nadal nie udało mi się jeszcze zostać przejechanym przez żaden samochód w tej grze. Nie wiem, czy się nie da, czy może po prostu oni są cholernie ostrożni, jest to trudne. Obstawiam wersję drugą, ponieważ no... Chociaż w sumie, patrząc na to, jaki błąd był... Co się tam kurwa dzieje? Co się tutaj kurwa dzieje? O ty suko jedna. No, come on, jak cię tak kurwa poszczelę... Zapomnisz, jak masz na imię. Nie wiem, czemu miałbyś zapomnieć, jak masz na imię od postrzału w kolano. Po nogach, kurwa, czemu się nie udaje? Jest, zneutralizowany przestępca. Co prawda było to dość złe, bo gnoja zabiłem, ale... Cóż... Justice needs sacrifice. Wykryto przestępstwo. Wyjebane mam na wasze przestępstwo. Mogę na przykład zhakować tego gościa. Konto bankowe, idealnie. W sumie trafiłem na to, na co chciałem. Mamy motocykl. Niestety nie mam tutaj 6000 moich tych kurde kasków, które chowam w tyłku. Dlaczego? W Sleeping Dogsie jakoś miałem i kurde, i tam nie narzekam. Na to, że ich boli dupa. Nie. O Jezu, proszę pani, przepraszam. Nie chciałem. Ale nie jestem, w sumie to nie mam żadnego prawa jazdy, a napierdalam tymi samochodami jak szalony. Ale ja się staram, ja jestem samoukiem, ja wiem co robię. Czekajcie, bo to przestępstwo to w sumie jest zaraz obok, to... Może spróbujmy udaremnić w takim razie. A nuż się uda. Gdzie jest ten przestępca, którego mamy szukać? Gdzieś pewnie będzie w tej okolicy. Gdzie jesteś, Pausztajnie? Where are you? To tamten. Nie, to potencjalna ofiara. Kurwa, schować się nie mogę nawet. Dobrze. Założę się, że ten ziomek po prostu przyjdzie stamtąd i zaraz dostanę w pizdę. Pojebało cię, Aiden! Tędy chciałem, Jezus Maria. O, tutaj, on zaczął obchodzić dookoła, ja jebie. O Boże, to monster! Już? On umarł? Tak. Proszę bardzo. Ja jestem człowiekiem czynu. Ja się nie pierdolę z takimi gnojami. Co mi to będzie w ogóle? Podejrzenie przestępstwa to jest wszystko, czego potrzebuję, żeby gościa zabić. Przecież to jest normalnie system jak z raportu mniejszości. Tam, gdzie policja przewidywała mieli taką trójkę bliźniaków, którzy potrafili przewidywać fragmenty przyszłości. I na podstawie tego nie wiedzieli, czy ktoś popełni przestępstwo. I mieli agencję prewencji przestępstwa i potrafili aresztować kogoś, zanim jeszcze to przestępstwo popełnił. Strasznie fajny film, science fiction. Naprawdę wam polecam. Raport mniejszości, zapamiętajcie sobie. Pohakuję trochę konciachów, ponieważ chciałbym sobie... Hakowanie online, ofiara hataku innego machera. Pierdolę, nie chcę hakowania online robić w tej chwili. Idziemy kolejną misję fabularną zrobić. Zobaczymy, co tym razem zostanie nam sprezentowane. Ponieważ stwierdziłem, że za dużo pobocznych. Czas naprawdę pocisnąć trochę z fabułą. Wow, przepraszam. Bo się trochę za bardzo opierdzielałem. Aha, ja mam teraz sobie kupić rzeczy do produkcji. Mam kurwa wszystko. Tworzenie przedmiotów. Teraz dopiero mnie gra będzie uczyć tworzenia przedmiotów, to ja naprawdę mało tej fabuły pocisnąłem. Lombarda, apteka lub poprzez hakowanie cywili. No. Co, ja mam coś stworzyć teraz na potrzeby misji, czy... Czy nie? To była cała misja, co?
Może gra mi coś będzie kazała robić. Co to jest wabik? Ja wabiku w ogóle nie używam. Wolę szczerze mówiąc zrobić sobie zagłuszenie czy zaciemnienie? Zaciemnienie niech będzie. Aha, teraz naszym zadaniem będzie zhakowanie tego całego, uzyskanie dostępu do którejś tutaj części mapy, tak? Tutaj. No tam zdecydowanie mnie nie było, więc muszę sobie pojechać gdzie? Aha, tu od razu system CTOS mi zaznacza. Ja jebie w pizdu, jak daleko, Boże, przecież ja muszę calutkie miasto przejechać. Interesujący element, co to znaczy? Chcę tę kosę. Namierzanie przesyłki. Ach, przesyłka. Gdzie? Dam radę hakować i uzyskać informację o przesyłce na raz? Nie wiem. 5700. To nie jest jakoś strasznie dużo, szczerze mówiąc. Przynajmniej transseksualista, no nie. Telefon zarejestrowany na Bloom. Transseksualista, jebane. Dobra, pierdolę was, zamówię sobie jakiś samochód. Ostatnia dostawa w zasięgu. To gdzie jest ta moja ostatnia dostawa? To mogliby mi to chyba chociaż jakoś zaznaczyć, gdzie jest ta moja ostatnia dostawa, bo... No bo nie pamiętam już. Ja nie jestem takim, kurde... Ja nie jestem taki pamiętliwy, żeby wiedzieć, gdzie autobus. Autobus. Auto zostawiłem. Tak, autobus. Ja po mieście bujam się autobusami, ale nie jako pasażer. A co tu się stało? Jakieś ko... Zdaje mi się, że jakaś kobieta udawała martwą. Uuu! Albo lubię w sumie kłaść się na ulicy, czemu by nie. Zdalne profilowanie włączone. Odszyfrowanie online. W ogóle nie znam tutaj żadnych możliwości online'owych. Mam zamiar umówić się na jakieś małe granie online'owe z Kupsonem. Ponieważ widzieliśmy na przeróżnej maści materiałach wideo w internetach, że to potrafi być naprawdę niezła zabawa, kurde, porównywalna z GTA 4, jeżeli... GTA 4 czy 5, jeżeli chodzi o poziom fanu. Dlatego tak. Okej, okay, czeka nas w takim razie w tej chwili walka z jakimiś turbostrażnikami. Zobaczymy, czy uda mi się to zrobić jakoś tak, powiedzmy, sprytniej, niż po prostu się jolo wjebać do środka i ten cały punkt odblokować. Poprzednio udało mi się to, no nie do końca, bo po prostu zacząłem po cichu wszystkich headshotami likwidować. To nie był zbyt ninja sukces, bo wyszedłem z tamtego budynku jako jedyny. Żadnego nie zostawiłem przy życiu, chociaż kogoś tam... Nie, kogoś tam zostawiłem przy życiu, przepraszam, bo było mi po prostu niewygodnie ich mordować, ale każdego, kto mi stał na drodze, to poczęstowałem kulką w głowę. Już przez dwa obszary bez CTOS-u przejechałem, cholera jasna. Nie, kurde, jak dłoń w rękawiczkę się zmieściłem. Cyfrowy znak. Borsuk, borsuk, borsuk. Badger. Mushroom. O, na tych wszystkich cyfrowych znakach są chyba jakieś nawiązania do obecnych internetów. Wiem, że jakiegoś screena też widziałem na jebaczach T-Volta, że jak się zhakuje znak, to potrafi się pokazać coś tam. WoW, takie hakowanie. Hakowanie takie hakerskie. WoW. Czemu się wam? Czyli oczywiście wszystkim dobrze znany pieseł. Uwaga, uwaga. Kurwa, pięknie. Podniosę most. Czemu? Bo to zajebista zabawa. No i najlepszy sposób chyba na pozbycie się ludzi z ogona. Niekoniecznie każdy. Znaczy, oni przy przeskakiwaniu się pewnie by wpierdolili w tam. Kolego. Nie będziesz chyba dzwonił po policję, będziesz rozumnym człowiekiem, co? Może masz konto bankowe do zhakowania? A nie, mam zablokowane centrum. No dobrze, podejdźmy zatem do przodu i dowiedzmy się, co ja takiego ciekawego dam radę tutaj sobie zrobić. Połączenie krótkodystansowe, no i to rozumiem. Mamy tutaj już pierwszą kamerę, zacznijmy inwigilację. Cyfrowy znak, może teraz hakowanie tego to nie jest najlepszy pomysł, tutaj mamy kamerę. No i widzę, że jest ich tutaj w chuj. Ma romans. O, czyli pewnie jakieś romansowe SMS-y możemy mu podesłać fałszywe, co by go rozproszyć. Na razie naprawdę chcę sobie wypatrzeć. To są jakieś jebane silosy. Co tu się w ogóle dzieje?
To sobie wypatrzyć w miarę wszystkich przeciwników. Tego mogę rozproszyć. Ja się zastanawiam, czy byłby sposób na właśnie zhakowanie czegoś tam. Bez potrzeby wchodzenia tutaj w ogóle. Kurwa, w co ja teraz w ogóle wszedłem? Co to jest za jakaś dupo kamera? To nie jest żadna kamera. Oj, wyszedłem ze wszystkiego, cholera jasna. Coś tam odpaliłem, tylko... Czy to jest jakiś strażnik, do którego ja się tam podpiąłem? Wait, do której kamery? O, tutaj się podpiąłem teraz. A, gościu ma kamerę na klacie. Nie, przepraszam, to nie jest kamera na klacie, to jest kamera laptopa, tak? Tam mamy kolejną kamerę, ale aczkolwiek to mi chyba niewiele da. No, nadal nie mam dostępu tam do środka. Nie mogę zapominać, że te 86 metrów mówi o odległości od, kurde, tego obiektu, ale względem Aidena. Kurde, rozprosz, to mnie nie interesuje. Tam jest ten laptop, tylko że to jest właśnie kamera laptopa, która... No gówno tym zdziała, musieliby jakoś odwrócić laptopa. Kurde, no do środka tutaj się whakowałem, a z powrotem już nie dam rady. Co za bullshit. Kamera. Nie chcę ich mordować wszystkich z jednej strony, z drugiej strony zastanawiam się, czy jest inna opcja. Może dałbym się radę tam jakoś zakraść. Jak to w ogóle wygląda? Tam jest jakiś strażnik kolejny. Nie wiem, czemu nie mam go jeszcze w ogóle sprofilowanego. Aha, bo to jest taki strażnik. O, kod dostępu do serwerowni, dobrze. A, i teraz serwerownia jest gdzieś indziej, okej, okay, przepraszam. Kamera poza zasięgiem, to odpalmy sobie na przykład tamtą. A nuż się uda to wszystko zrobić bez ruszania palcem. O, przepraszam, czy ja z poziomu tego laptopa nie dam rady tego zhakować? Jak to jest tam zaraz na wprost? Nie, musiałbym te beczki przesunąć, serio? Serio? No i oczywiście nie dam rady sobie prosto teraz wrócić do jakiejś innej kamery, tylko muszę, kurde, od boku znowu jeszcze raz. Jak to w ogóle wygląda? Aha, ja muszę szafę otworzyć, co? Tak, to jest ta szafa? To jest tam w środku? Czy to jest może gdzieś dalej? Nie, to jest niestety w środku. Wątpię, żebym dał radę to jakoś inaczej zrobić, niż tam wchodząc własnoręcznie i to własnoręcznie jakoś otwierając. Kurde, szkoda. Szkoda w sumie, bo mogło być pięknie, a nie będzie pięknie, bo będę musiał ich ponapierdalać. Najlepiej... Czekajcie. Wzywam wsparcie. Na stówę są tu koledzy, którzy wzywają wsparcie. Ich przydałoby się załatwić najwcześniej, ale ich tu paru niestety właśnie jest. Tak więc, co by tutaj podziałać? No dobra. Może najpierw zrobię tak, skoro i tak czuję, że muszę tam wejść, to może zastosujmy jakieś sprytne podejście. O kurwa, otworzyłem drzwi, ale czy to kolegów jakoś... No oburzyli się, wszyscy się oburzyli straszliwie, więc to niekoniecznie jest najlepszy pomysł. Szkoda, że żaden z nich nie ma tej ukrytej kamery. Ja założę się, że jest jakiś bardzo, kurwa, sneaky fuckerski sposób na to, żeby jednak zrobić to zdalnie, bo ja go po prostu nie dostrzegam. Poprzednio można było gościa rozproszyć i on miał na sobie kamerę i tą kamerę, i z tej kamery można było dostać się do tego panelu, który trzeba było zhakować. To była bardzo prosta, fajna i wygodna opcja, no ale teraz po prostu nie pyknie. Spróbujmy. No siema. Nikt tego nie widział. Co, wzywacie policję? Wołacie ich kolegów? Nie? Bardzo dobrze, bo wyście, kurwa, zginęli. Marnie. Bardzo marnie. Tutaj jakiś kolega chyba jest u góry, dobrze myślę? Bardzo dobrze myślę. Chodź na tutaj, snajperze. Czemu nie słyszałem odgłosu uderzania go? Nieważne, jakąś nową broń sobie teraz odblokowałem. No i teraz tak, czy gdybym na przykład użył zaciemnienia, to dałbym radę to gówno tam zhakować, bo w tej chwili nie mam tam dostępu i nie widzę opcji, żebym miał jakoś mieć. Może z tej perspektywy jakoś tak, kurde, pod kątem? Nie. Zhakuję, aby odwrócić platformę. No jak widzicie, jeżeli zhakuję sobie kamerę, bo w sumie teraz jestem bliżej, tam mam właśnie taką jebitą, kurwa, skrzynkę, którą pewnie trzeba jakoś otworzyć.
Dopiero kiedy ją otworzymy, damy radę coś w środku z nią zdziałać. Zastanawiam się, czy jak zacznie to napierdalać, to coś się złego stanie. Myślę, że mógłbym spróbować tego. Ja osobiście siedzę tutaj, hello, widzicie, to jest kawałek mojej głowy, oni mnie nie widzą, to dobrze. Spróbujmy go rozproszyć. Mam wasze zdjęcia, intymne. Szkoda w ogóle, że kolega na przykład nie da rady sobie stąd pójść totalnie. Bo jego to rozproszy, ale to nie sprawi, że on sobie stamtąd pójdzie. Uwolnione z zarzutów o dziecięce porno. No cóż, uwolnione z zarzutów niekoniecznie oznacza niewinny, tak więc... Taka sytuacja, a on sobie nie pójdzie sobie stamtąd, no nie pójdzie sobie ni chuja. Pewnie jak ja zacznę do nich strzelać, to oni momentalnie mnie zlokalizują. Tak więc ja jestem po prostu w sytuacji, której nie mogę wygrać. Niby tu jest kamera jakaś, ale tą kamerą gówno zdziałam. Bo zasłaniają te jebane beczki. No, musiałbym jakoś te beczki przesunąć. Czy w ogóle byłoby to możliwe, żeby te beczki jakoś przesunąć? Bo gdyby tak, to by była fajna opcja. Dobra, spróbujmy coś wysadzić. O kurwa mać! No, trochę się podziało. Czy beczki się odsunęły? O kurwa, tak. Beczki się chyba odsunęły. Jej! A nie, to nawet nie była skrzynka. Dobra, okej, okay. Przydałoby się to szybko zhakować. Czy mamy jakieś czerwone? Nie, to nie musimy kminić jak pojebani, dobrze. To poprzesuwajmy to tak. To tak, to mogę sobie teraz odblokować. W takim razie to mogę posłać teraz tak. To mogę posłać teraz tak. To odblokujemy. Szukajmy kolejnych. A bo ja mogę sobie tutaj teraz te materiały oglądać, ale nie wiem czy mam czas. Czy oni mnie teraz ostro nie dopierdolą, jak mnie tutaj znajdą? W sumie wolałbym tego nie robić, ale te filmiki są fajne. A przynajmniej wiem już, jak to zrobić tam. Co jest, kurwa? O, jakiś student jakiejś, kurwa, sztuki, nasze imię i nazwisko napisała. To ciekawa sprawa. Ciekawa sprawa. In a romantic comedy, the elevator would break down and we'd fall in love. In a porn, we fuck like gorillas. If the elevator broke down, obviously. Come on, up top. No? Nie są zbyt kompatybilni. Dobra, zobaczmy ostatni, potem zabierzmy się za zhakowanie tego, co mamy zhakować. Bo jeszcze mnie znajdą i to będzie niemiłe, a ja się tam chowam w tym budynku, tak na Jana. O, kamerka z telewizora, co? Czyżby to był taki mały easter egg? Mental disorder, aha, gościu ma nieuleczalnego popierdolca tak zwanego. Dobra, odblokujmy w takim razie CTOS wszędzie tutaj i będziemy szczęśliwi. No dobra. Nikt nie wie, gdzie jesteśmy, nikt nas nie znalazł, jesteśmy szczęśliwymi człowiekami. To mogę schować. I w ogólnym tego słowa znaczeniu mogę spierdalać. Nikt mnie nie zobaczył, nikt mnie nie znalazł, jestem zajebisty. W sumie to nawet nie musiałem tam podchodzić i obezwładniać tego jednego gościa, bo bym dał radę zrobić to bez tego. Tak więc ludzie, dzięki wielkie za oglądanie odcinka. Mam nadzieję, że się wam podobał. Jeżeli tak, nie zapomnijcie ocenić filmu. I do zobaczenia w następnym. Trzymajcie się, hej.